Jesteś kadetem MTF, level? Bóg wie. Wchodzisz do placówki, ale spierdzielasz na outside, kiedy widzisz pierwszego scp -ka. Na powierzchni spotykasz pulsika MTF. Mówi, że ma kartę O5 i może wysadzić placówkę. Stwierdzasz, czemu nie? Zostajesz z nim. Włącza się 3 trzy razy, ale za każdym razem te lambercone SCP-ki wyłączą to. Noż ja pierdzielę.exe. Wbijając jaj. O kurka.png! Panikujesz, ale porucznik rzuca granata i wszystkich nowych wylamberciło w powietrze. Kiściecie ze śmiechu, lutujesz lamusów. Przychodzi trzeci typ i pyta co się odwaliło. Cisnąc bekę zostaj z wami. Wchodzicie do Control Rooma i się zamykacie, bo wiecie, że nie jesteście w stu bezpieczni. Przychodzi admin. O 4 Już wiecie po co przyszedł. Bierze porucznika do sekretnego admin rooma, a potem go banuje. Razem z Lamusem sąsiadem zostajcie sami bez karty, która umożliwi wam wyjście. Niezły przypał. Chcesz złożyć typa w ofierze, aby przebłagać termina. Niestety, Friendly Fire jest wyłączony. Respią się MTF-y, mówimy im o problemie. Idą do interkomu i wygłaszają spot społeczny. Wyślij SMS o treści O5 na numer 7252. Dla ciebie to tylko jeden SMS. Dla nich to całe życie w zamknięciu. Nie bądźmy obojętni na ból drugiego człowieka. Nikt jednak nie przyszedł. Respią się CIA i chcą, żebyśmy wyszli. Te balany nie rozumieją, że chcemy, ale nie mamy jak. Siedzimy tam pięć lat, kończy nam się amunicja, którą moglibyśmy się żywić. Co gorsza, twój kolega śmierdzi. W końcu respią się MTF -y i mordują CIA-ów. Cieszysz się, koniec rundy. Ale po chwili tak dociera do ciebie, że nie ma kto tobie otworzyć. Chcesz popełnić samobójstwo, ale nie masz granata. Nic ci się w życiu nie udaje, a mama kurna mówiła: Nie pracuj w tej fundacji, bo to cię wykończy. Miała kurde rację!